Siemaneczko, jestem Gamingowy, witam na grze. W motorze wydobywania kryptowalut. Lecimy sobie z tematem. 113 na koncie i tysięcy. Miałąc, co? Powiem wam szczerze, nie przybierzemy dzisiaj czasu. Bo to nie ma czym. W tym ostatnim stanie już racji bytu. Składamy znowu. Najbardziej potężną właśnie kopalkę samych RTX-ów 3080 Ti, które są gdzieś tu. Raz, dwa, trzy, cztery, dobra, mamy to. Jeszcze na początku chciałbym zachęcić do zostawienia w górę na subskrypcji. Jeśli się nie chciałbyś i się spodoba, bo to motywuje do dalszego nagrywania. Ma tyle, no bo no i człowiek bardziej chce siadać do tego i nagrywać. Dobra, teraz tak, 3 razy 2,5 kW zasilacz, raz, dwa. No powiem wam, ładna słomka już była tamta. Jakby nie patrzył. Chciałem się ten stelaż cały przestawić, bo no trochę średnio mi to pasuje. Jeśli ten stelaż, powiedzmy przykładowo, bym postawił tutaj, jeśli się da. Aha, muszę go, kurwa, źle. Dobrze, żeby odstawić z drugiej strony, bo dojście. No dobrze. Teraz potrzebuję, procesor jest jakiś. Ale teraz się zapytam główną, gdzie ona jest. A, mam znowu ten dwa procesory. Może powinna się w końcu ogarnąć z tymi procesorami i przestać tutaj kupywać, bo naprawdę na zapas robię jak te zasilacze w porządku. Bo też miałem pełno zasilaczy na samym początku. A teraz mamy tylko tyle, żeby było na bieżąco. Bo dla mnie raczej nie ma sensu ich magazynować. Na szczęście kondensatory, wszystko w nich jest sprawne, bo wiadomo nowe. Tylko nie ma, kto to jest niby nazwa tej firmy, która to jest na tych zasilaczach. Teoretycznie to wygląda jak... jak to było? Silentium PC? Tak. Nie wiem, czy jaka takie potężne kurna zasilacze będą. Mam 2,5 kW. Choć mogę się mylić, ale na przykład tak z tych te częściach w moim zasilaczach nie jestem obeznany, więc nie mogę się wypowiedzieć. Lepiej za dużo nie mówić, bo głupotę człowiek może strzelić. A wiadomo, jak to później ludzie odbierają. Może człowiek się nie zna i tak dalej. Dobra. Teraz bym sobie jeszcze płytę zainstalował, żeby był kwit. Idziemy sobie dalej z tymi kartami graficznymi, bo z tymi kartami jest najdłużej montowania tych kart graficznych, to jest naprawdę multum. Na spokojnie muszę zobaczyć, jak wygląda. Widzicie, już Ethereum spada. Bitcoin delikatnie podskoczył. Z tego co wiem, to chyba było 36 tysięcy, ostatnio teraz 38. Bitcoin jeszcze dobrze leci, ale Ethereum zleciało. Nie powiem jak. Nie chciałbym tu aż takich słów brzydkich mówić. Choć tu jest kanał niby teoretycznie ustawiony na 18+. Nie mogę tak postawić jakoś tam w sensie
w ustawieniach, bo powiedzmy musiał ustawić jakąś od 12 powiedzmy i tak dalej. Niestety nie można, bo ja jeszcze takiej możliwości chyba nie mam. Bo jeszcze tego nie rozkminiłem. Po prostu. A chciałbym trochę do szerszej publiczności jeszcze uleżyć, ale niestety nie da się. Takie życie jest. Dobrze. Zasilacz, tak mówię, ten procesor, przepraszam bardzo. Procesor jakiś zainstalowany, bardzo się cieszę. Potrzebne tylko pamiątki i SSD. Kurwa, na macie nie to teraz, ty trafić ten. Mam nadzieję, że mi zainstalowało. No i SSD-ka, tak? SSD-ka i powinno być już blisko kwit. Wiadomo, trochę nie ta kolejność, bo powinno się tak w sumie robić. Ja to w tym momencie zrobiłem, że podłączyłem karty graficzne zamontowane dopiero teraz. Procesor zainstalowałem sobie SSD-ka, chłodzenie i tak dalej. Ale tutaj jeszcze, to można powiedzieć, deka przemyka oko. To nie jest PC Building, że trzeba mieć styk te tutaj zrobione to wszystko od podstaw, wszystko szczegółowo. O, tego słowa mi zbrakło. To tak, a tak można ominąć. Dobra, teraz mi powiedzieć, proszę postawić. Czyli teraz muszę teraz wytrafić teraz ten stojak, który jest tutaj, o tak. Elegancko. Dobra, no i teraz elegancko ładuje się. Jestem cały. Macie jak tam jakieś trzaski, będzie coś. Bo mikrofon trochę podgłoszony bardziej. Więc może być tak, że będziecie słyszeli trzaski. Po prostu fotela. Mój Boże, prawie 60 kW zużycia. Prawie 60 kW zużycia. Naprawdę, powiem wam szczerze, pod tym względem, bym to na człowiek miał patrzeć, to nie wiem, czy to w ogóle by miało jakieś ręce i nogi. W Polsce ten produkt nie jest aż taki tani. Dobra, już przynajmniej znowu mamy 4 tysiące na koncie. No go mówię, nie chcę jakoś na zbytnio też tego czasu przybierać, bo chcę trochę pograć tą wiekę. A wiadomo, niby to jest fabuła, dość ciekawa, tak? Bo kopanie kryptowalut jest na zajebistym poziomie, ale powiem wam, w tym czasie 10, no to pomysł to wykopał. A też z drugiej strony nie chcę, bo będzie trzeba raz upgrade'ować teraz wszystkie podstawki. Właśnie, zobaczmy jeszcze zawczasu. Teoretycznie to jest te, powinny być te wegi teraz. Wszystkie tutaj co są. Powinny być teraz chyba, nie te. Tutaj te wegi wszystko powinny być upgrade'owane do nowych, dosłownie nowych kart. Bo tamte drożdże będą w miarę do końca prawdopodobnie. No bo teraz Ethereum się naprawdę ładnie kopie, no nie oszukujmy się. Ten Bitcoin jeszcze chciałem zobaczyć, no Bitcoin to już kurwa zratuje konkretnie. Jak z tym wyjdzie, niczota nie wiem. Dobra, no tak iść teraz wykopywać, no ale lecimy sobie wykupimy coś. Jeszcze złożymy jakąś tutaj jednostkę. Tylko tak kurwa cały czas kupuję te RTX 3080 Ti i kupuję. Tak już powiem szczerze, trochę się tutaj za mocno rozkręciłem z tymi RTX-ami 3080. A poza sobą mam, dobra, to muszę tylko kupić tak pamiątki. Mi się rozkręciłem i tak dobrze kupuję, tak? Ale z drugiej strony, no co mam z tej kasy robić?
Chociaż z tego nic nie zrobię. Może, żeby to było w życiu realnym, że musicie płacić te rachunki i to wszystko, no to kwit. No a to niestety tego tak nie ma, bo też bym chciał. Dzisiaj chcę ogólnie dobić do życia, ile tam to było? 60 kW. No, może to wyjdzie dzisiaj. My tak chcę powoli, skoro się porobić, tak elegancko. Jednak trochę te zużycie też musi być, tylko teraz muszę powiedzieć 2,5 kW. 2,5 kW musi zasilać, bo nie ma innej opcji. Niż 2,5 kW, bo to update podrzędne, że te karty. 1802 by starczyło, bo te 1802 by starczyło. Ale w praktyce jednak zasilanie kart graficznych plus zasilanie procesora, przepraszam, zasilanie to jest. Zasilanie teraz. Aha, czyli znowu kupiłem to, że. A, zobaczcie. Nie wiem, czy będę zawsze klikam. 2,5 kW. Ale jeszcze musi być zasilanie pod płytę główną. Musi być procesor. TDP może gdzieś tam w granicy, nie wiem, 100. Może nie wiem, 100, nie może, ale coś może koło tego być, wiecie? Że koło 100 watów sam procesor pobiera. Chłodzenie tam coś też pobiera. Oczywiście SSD-ki, nie SSD-ki też pobierają, bo to wiadomo. To też jest znikomą ilość, ale summa summarum gdzieś powinno być tutaj, podejrzewam, z 200 W. Żeby to miało jakieś ręce i nogi. Dobra, teraz taką tego RTX-a też bym coś wypominał zaraz. A nie, ale teraz powiem wam, że chyba z lekka 200 kart już graficznych mam. Tak prawdę mówiąc. No, coś takiego powinno być. To coś takiego powinno być chyba, co? 60 kW. No, 1800 kart pobierają. Ciekawe, to w ogóle liczy. W sensie takim, że. Czekajcie, ja bym teraz chciał zrobić stop. To nie do końca tak pobiera, jak mi się zdawało. Bo tyle pobiera, co praktycznie. Same karty procesorów nie liczy tutaj dysku, nie liczy chłodzenia, nie liczy nic. Wiadomo, SSD-ki chyba są bardziej oszczędne na prąd, ale mogę się mylić. Ja z tego co wiem, tylko SSD-ki na niektóre są wadliwe. Z tego względu wiem, że. Mamy SSD-ka w skąpie, właśnie tym, którym nagrywam. No i ten SSD zaczyna wypróbować flaki. A NVMe nie mogę sobie kupić, bo mi ta płyta nie obsługuje NVMe, tylko mi chyba bardzo obsługuje tylko tego Intel Optane. Tylko Intel Optane mi obsługuje. Więc mam trochę lipę. No dobra, no teraz co bym teraz chciał zrobić? Przyspieszyć trochę czas. Ewentualnie zobaczyć jak to wygląda. Ciekawe, mnie zastanawia tylko jedna rzecz. Jakby to wyglądało, jakby tam człowiek nic teraz nie robił, tylko za czasu na 110. I ciekawe jak te najstarsze karty graficzne wyglądają. Względem zużycia. Teraz trzeba zobaczyć dokładnie, które to są karty. Czy te nie karty, tylko właśnie
nasze zajebiste karty graficzne. Mi się zdaje, że któreś tam już powinny mieć po 70% chyba nawet. Choć mogę się mylić, ale coś takiego powinno być w sumie chyba. 45. 46. 70% zużycia kart graficznych. No fakt, już podejrzewam, że już 2 lata wydobywam. Nie, lepiej nawet chyba niż 2 lata. Mam te karty, jakoś tam się zbytnio nie no, 60% to jest zużycia. 63. No to są te już nowe, praktycznie sobie zabrajdowałem, więc... Najstarszy to jest 26. Który ma 63%. 63-66%. A to jest bardzo dziwne. Ponieważ z tego co pamiętam, to ja ten cały komplet składałem jednocześnie. Wszystkie karty były wkładane. Jednego czasu. Więc jak to wychodzi, że to jest 63%? To 66. Ciekawe. I nie wiem jak to w ogóle jest z tym. Bitcoin to już w ogóle jakoś waleci na łeb. Ethereum wychodzi na 2700, 2800. Nie, 2700. No, w Polsce razy 3, no to już powiem obfite zajebisty. Liczy nawet razy 3. Ale... Teraz takie coś stworzyć. W ogóle weź się teraz, nauczy się teraz programować, takie coś tworzyć. To jest w ogóle dla zwykłego laika, takiego jak ja, który tylko może tam powiedzmy złożyć komputer, ewentualnie zdiagnozować. To nie wiem, czy bym tak coś zrobić. Nie wiem, chyba, no, nie podjął chyba mi się tego czegoś. Chociaż na terenie trzeba mieć w chuj kasy, żeby to na początek ułożyć. Ja nawet widziałem na internecie koparki, które były za to w okolicy u siebie. Nie będę mówić dokładnie gdzie. To koparka była za 50 czy 60 tysięcy. I to były RX-y. Nie wiem, że na pewno była za 28 tysięcy, była z RTX-ami 3060 Ti. Nie wiem, z jakiego diabła tyle kasy za taką koparkę, ale ludzie tak się celą. No ma ludziska, w dzisiejszym odcinku byłem na tyle. Myślę, że wam się podoba, dobrze, w górę, komentarz i nie zgodę, idźmy się na następnego odcinka. Cześć.